Then I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war. Witajcie kochani bardzo serdecznie, z tej strony Raygames, a to jest pierwszy odcinek naszego wyzwania, chciałam powiedzieć, naszej gry Naruto Shippuden. Jak widzicie tutaj Storm 3, Full Burst, nevermind. Chodźmy do gry w takim razie. Ja oczywiście całą tę grę już przeszłam, już wielokrotnie mówiłam, że grałam po prostu w Naruto. Nie było jakiegoś wielkiego zainteresowania tym, ale doszłam do wniosku, że nie chcę za bardzo, wiecie, trzymać się jednej serii, jeżeli chodzi o... No właśnie tego Simsy i Simsy i Simsy, więc wiecie, wprowadzam powoli czasami jakieś tam inne gry, jak jeżeli się nie sprawdzają, po prostu nie trzymają się na kanale, to oczywiście ich potem nie nagrywam. Chyba że się uprę, to po prostu nagrywam, tak jak nagrywałam pierwszy epizod Life is Strange. Więc no, tak było, tak robiłam w ogóle. Jeżeli będziecie słyszeć, że tutaj w klawiszu za bardzo walę, to dlatego, że po prostu sterowanie tej gry jest bardzo skomplikowane, bo ono jest normalnie na pada. A ja tego pada nie mam, więc muszę używać klawiatury i czasami po prostu nie wiem, który klawisz przyciskać i przyciskałbym prawie całą klawiaturę. Nieraz za się śmiała jak spała, żebym po prostu tak głośno i nie klikała w klawisze. Tak więc co, Ultimate Adventure sobie wejdziemy tutaj, proszę bardzo, i weźmiemy sobie New Game, bo ja oczywiście już przeszłam tą grę, więc po prostu przejdziemy ją sobie raz jeszcze, tylko już właśnie tutaj z wami. Oczywiście mówię od razu, jest mało takich jakby gry, że gry, jest bardzo dużo cutscenek i w ogóle. Ja wam będę je zostawiać, oczywiście ja sama je przewijałam, bo nie chciałam się ich słuchać, tak szczerze powiedziawszy. Więc no, multum jest właśnie tych cutscenek, czyli po prostu będę je wam zostawiać, tak więc chodźmy do gry, kochani. I co? Mam nadzieję, że wam się spodoba. Co ta jeszcze? O, tak, chcę, proszę bardzo. Okej. Okay. No co, zaczynamy w takim razie, kochani. Czekam, aż się nam tutaj włączy. O, już będzie. To ja już jestem cicha, bo wiem, że teraz będzie taki dłuższy filmik, kochani. Tak więc no, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że wam się spodobało wszystko, więc jestem teraz cicho. I puszczę wam trochę głośniej. This is a story about a hero. Who saved the Hidden Leaf Village from an attack by a vicious beast. It's the Ninetales!
willingly risked his life defending the village. A noble man with a burning will of fire. Did you notice me? Choose where I redirect this. I am your opponent. And you're done for. So fast. A true story that will never be forgotten. Prologue, Nine Tails Attacks. Okej, mamy prolog w takim razie. Tutaj będziemy walczyć chyba, z tego co pamiętam. No, już mamy tutaj. Passed right through him. What was that jutsu? No i teraz mamy do wyboru oczywiście decyzję, jaką będziemy podejmować, już wam tutaj pokażę, dobrze, fajnie, mamy te wszystkie rzeczy, cieszę się bardzo. I tak, mamy legendarną i bohaterską, że tak powiem, jedna to zaraz przedstawię, bo można przesunąć po prostu w prawo albo w lewo. Więc możemy tutaj albo zastanowić się odnośnie tajemniczego mężczyzny, albo o ataku na wioskę ukrytego liścia. Więc tutaj mamy oproszę. Nie możemy tutaj potwierdzić, żeby pójść do wioski, ale ja się na to nie zdecyduję. I pójdziemy właśnie do tego ziomka. Tak więc wybiorę to. I będziemy walczyć. No, martwi się na o wioskę, ale chcę zobaczyć, porozmawiać z tym ziomkiem. Dowiedzieć się, o co chodzi generalnie. How did you get this far in just the blink of an eye? Who are you? Why are you attacking the leaf? What good would it do if I told you? You'll all be finished off in no time anyway. Okej, okay, teraz będziemy za chwilę walczyć. Oczywiście spolszczenia tej gry nie ma, bo szukałam, ale nie znalazłam. Tak więc po prostu mamy tutaj wygrać w walkę. Jeżeli chodzi o bonus, to musimy zatrzymać 40% naszego zdrowia. Tak więc cóż, chodźmy do walki w takim razie. There is no hope for you. Nie ma dla ciebie nadziei, ja wiem, bo już nieraz przegrałam z tobą, tyle razy, że szkoda gadać. Dobrze, więc już widzicie, możemy walczyć. Kurczę, już nie pamiętam, jak się tutaj grało. Okej, dobra, damy radę. Oczywiście będę teraz stukać, mam nadzieję, że nie będzie wam to bardzo przeszkadzać. Wow! Taki bajer! Nie! Ja muszę to wygrać! Nie, rozwali mnie, on mnie rozwali, zobaczcie. Mówię wam. Może mi się uda. Albo i nie.
Wow, dobre, dawaj, dawaj. Dawaj mi na to, dawaj. Jee, prawie się udało, dobra. Skupimy czakrę. Dawaj Rasengana. Jezu, dobrze. Rasengan, tak, tak, tak. O, teraz się nie uda, ale chodźmy go zaatakować. Może nam się uda, mam nadzieję. Okej, udało się. I teraz Rasengana, może się uda Rasengana. Kurczę, dobry jest. A nie, wioska, nie! You seem concerned about the village. No, jest rozproszony na temat właśnie wioski, nie? Czy tam coś się dzieje, w sensie ten but lis. That doesn't mean you can let me out of your sight. No, ale to nie znaczy, że możesz go po prostu zostawić tutaj. You must be feeling conflicted, fourth Hokage. No, i że pewnie czuję się rozdarty. No, z czwartym Hokage. I'll just have to trust that the third Hokage and the villagers can take care of the hidden leaf. No, musisz zaufać tam. Right now, I've got to focus on finishing this guy off. Dobrze, miejmy nadzieję, że go pokonam. I z tego co pamiętam, przeniesiemy się teraz do wioski Ukrytego Liścia, gdzie czeka na nas lisi demon. Jest, jak już jest. The hidden leaf village will be... Don't give up so quickly! Lord Third! Trzeci Hokage, idzie! We can't shy away, no matter how powerful the force we face. We have a village to protect. Let's go! Now's the time to gather our forces and drive this thing out of the village! Yeah! Okej, to teraz znowu trzeba będzie się skupić trochę tutaj, bo będziemy walczyć z dziewięcioogu jasnym demonem. Wygraj walkę i utrzymaj 40% zdrowia albo więcej, żeby dostać bonus. Zobaczymy, czy nam się uda. Ja jestem w tym kiepska, bo już nie pamiętam, jak się w to grało, kurczę. No, dziewięcioogu jasny jest wkurzający. O, jak mam to zrobić? O, B, 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 B. Które to jest B? To jest B, okej. Okay. B to jest atak, z tego co pamiętam. No, trzeba uciekać. Widzicie, tam pisze danger, danger, to trzeba uciekać, bo się wściekł. Więc trzeba po prostu uciekać, żeby nas nie trafił. No właśnie. Trafił nas, kurczę. Dobra, chodźmy tam. Teraz B. Znowu możemy go atakować. No, bo to teraz trzeba uciec. Okej, dobra, wróćmy tam. No nie wiem, czy jeszcze nie można atakować. Nie, uciekł. Mądry z jego stworzenia po prostu uciekł. Chodźmy do niego. Wow, uciekajcie! Uciekajcie, kochani! Gdzie jesteś? Chodź, kochany, chodź. Znowu danger. O nie, nie, znowu nas walną, kurde. Mówiłam, kiepska jestem ta gra. Dobra, B, chciałam B kliknąć, halo. Dobra, dawaj, atakuj. Bij go, bij go. Dawaj, dawaj. Lej go, lej go. Znowu nas walną. Gdzie ty poleciałeś? Ja co, chcę cię atakować, ty se poszłeś. Okej, okay, dawaj, dawaj, no. Jej, o kurde, to jest najtrudniejsze, teraz trzeba przyciskać wszystko tak jak tutaj piszę wtedy. Masakra, nie wiem czy dam radę znowu, żeby jakiś tam bonus odblokować. Mam nadzieję, że tak. Tu było na pewno B, to pamiętam. Okej, okay, wszystkie przyciski, okej, okay, dobra. No wiecie, to jest napada, dlatego ciężko jest tutaj zrobić cokolwiek, nie? No, co dalej? Ja się boję, zawsze nie daję rady.
No, bij go, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, atakuj. No, lej go, dawaj. Kurde, znowu go walnął. Okej, tutaj. A, i znowu nas rozwalił, dobra, mamy szczelkę w bok, to chodźmy tam. Tutaj. No, dawajcie pieski. Wow, ale będzie atak, znowu mogę ten. Be, dobra. No dawaj, no klikam. Okej, dobra, mamy dwie kreski. Co dalej? No się boję! No trochę się wściekł, ukrywajmy. Dawaj, no. Bierz go. No, chodź tam. No, dawaj. O, będzie rzucu jakieś tam. Wilgachne, dobra, to chyba teraz znowu będę musiała te przyciski przyciskać. O, prawo. No, dawaj, co dalej? Żywuję! O, zatrzymało go. O, tak mi przykro. Więc ja trzeba przyciskać, żeby ten... zdobywać bonusy jakieś. Ojej, ja nie wiem, czy dam radę! Be, dobra. Klikam B. Dawajcie! Jej, mamy gwiazdkę pełną! Super! Do ataku! Rozwalimy go! Okej, widzę, że się udało w takim razie. Dajemy sobie next. Tutaj mamy bonusy i oczywiście pieniążki. Jak wiecie, mam cholerę pieniędzy, bo mi zostało po poprzednim save'ie. Tak więc co, udało się pokonać 9 miastego. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, czy nie będziemy wracać do walki Hokage z tym tajemniczym ziomkiem. A ten to padnie sobie chyba, nie? Albo ucieknę? Padnie chyba. Holding out as expected, and yet the Hidden Leaf Village will not lose. No, oni się tam sobą zajmą. Wracamy tutaj. Now, is this a contract seal? The Nine Tails is no longer yours. I have to win. I can't lose this battle. Oh, sekretne te, wspomnienie. Okay, walczymy dalej. Your title isn't just for show. For... Okay, dobra. Moje skupienie. Dawaj! Nie! On mnie zabije! No to... Dawaj! Bij go! Rasanga! Dawaj! Muszę dać radę. Choćbym miała go tylko samym Rasanganem rozwalić. No. Kurde, uciek! Znowu uciek! Nie, udało się chyba. You're worthy of your title, Fourth Hokage.
inflicting injury upon me and separating me from the Ninetales. But he will be mine for good one day. I shall rule this world. There are plenty of ways to go about it. Hard udało się. Given his tone, he's not joking around. But for now... Udało się. Pieniążki, pieniążki, super, cieszę się. Jakieś osiągnięcie udało mi się odblokować. Okej, wracamy do naszego ogólniastego. We've driven him out of the village. Now keep at him, one after another. Minato, you teleported the Ninetales with you? Over there! He never hesitated, despite the approaching threat. Are you okay? He fought to the end, to protect what was precious to him. Somehow I managed to get this far. I don't have much chakra left. No, leave up here. I'll stop him, one way or another. There are things I must protect. As long as I have that, I swear. This is the story of a hero. Obiadek podano. I'll never give up. The story of a hero I love. Boże, nienawidzę tego, jak to mówi. Historia bohatera, którego kocham. Boże, masakra. Zawsze chce mi się płakać, jak to widzę. Okej, udało nam się przejść prolog z tego, co widzę. Zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze ciekawego będzie. Czy w ogóle będzie można zapisać grę, czy nie za bardzo? Można zapisać, super, to sobie zapiszemy. I wiecie co, kochani, wydaje mi się, że będziemy na tym dzisiaj kończyć. Dajcie znać, czy wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz dla motywacji. I co, i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć!